Dzień dobry, moim dzisiejszym rozmówcą jest Adam Mateszewski, kandydat na senatora z ramienia Konfederacji w okręgu 38. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Adamie, Konfederacja to jest dość kontrowersyjne ugrupowanie o charakterze prawicowym, eurosceptycznym. Przedstawiciele tego ugrupowania znani są z często wypowiadanych dość kontrowersyjnych poglądów, między innymi dotyczących praw kobiet czy mniejszości seksualnych. Dlaczego właśnie z tego ugrupowania zdecydował się pan kandydować? Dziękuję za pytanie, jest ono bardzo obszerne. Nie wiem, czy nam programu starczy. Może zacznę od końca, dlaczego zechciałem kandydować z ramienia Konfederacji Korony Polskiej. Dokładnie, bo to jest partia Grzegorza Brauna, której przewodniczę w okręgu 16, tym naszym płocko-ciechanowskim, dużym wyborczym. Moja przygoda w ogóle z partią Grzegorza Brauna zaczęła się od uczestnictwa w takiej organizacji, która się nazywa Pobudka. I potem jakoś tam byłem zaangażowany w działalność tej organizacji, tego stowarzyszenia. I następnie przyszła propozycja, żeby tutaj stanąć na czele, bo tworzyły się struktury korony w powiecie płockim i w całym okręgu płocko-ciechanowskim. Została mi zaproponowana ta funkcja, podjąłem ją z jakiegoś takiego obowiązku sumienia. A jeśli chodzi o sam start, to było tak, że dosłownie zadzwoniono do mnie tak o tej porze i miałem do jutra się zdecydować, czy ja, czy ktoś inny w to miejsce, jako że nie miałem aż takich pomysłów na kogoś innego, to że tak powiem, jak to w tym teleturnieju na siebie wskazałem. I tak oto jestem tutaj u pani, u państwa. No i mam pewien pakiet, na pewno myślę, że ciekawy, który w mojej ulotce zawarłem. Będę, myślę, już dzisiaj ją publikował też na swoim Facebooku. Czy Konfederacja jest eurosceptyczna? Myślę, że bardziej jest realnie patrzy na Unię Europejską i to, co proponuje nam Unia Europejska, ponieważ no, widzimy, parę dni temu była konferencja prasowa Konfederacji, na której myśmy jedyni wskazali, jako jedyni wskazali to, że Unia Europejska chce zrobić superpaństwo w tym naszym, a Polska ma być landem jedynie. Czyli ja tutaj używam mocnych słów przy tej okazji. To, co usłyszałem już dawno, to się teraz realizuje i dopełnia. Czyli to jest taka czwarta rzesza niemiecka na miękko robiona. Kiedyś Hitler to robił mieczem i orężem. Dzisiaj jesteśmy też taką, według planu Bismarcka, Mitteleuropą, czyli jakąś taką kolonią niemiecką co najwyżej. I niestety politycy z prawa i lewa, ci z lewa to będą oczywiście owacje na stojąco z tego tytułu czynić. Ci z prawa będą udawać, że walczą o interesy polskie w Unii Europejskiej, a na końcu to wszystko przyklepią w zamian za środki, które im się ciągle obiecuje, nam się obiecuje, a nie są ciągle wypłacane. Więc my od początku, jak Konfederaci mówimy, że patrzymy na ręce eurokratom, politykom unijnym i nie godzimy się na to, żeby interes narodowy cierpiał na właśnie, że Polska i nasz interes narodowy cierpią na tym dealu z Unią Europejską, a ciągle jesteśmy przekonani, jako Konfederaci i ja osobiście, jako kandydat na senatora, że ta pętla nam się zaciska coraz bardziej na szyi, czyli coraz mniej praw, coraz mniej wolności obywatelskich. Co do tych tematów, jeśli chodzi o prawa kobiet, to ja zawsze pytam, to mogę odpowiedzieć długo i krótko, wybiorę chyba tą wersję krótką, że przecież, bo podejrzewam, że pani rektor pyta o temat tak zwanej aborcji, czyli ja mówię dosłownie. No. Tak szczerze, to żadnego pytania nie zadałam, tylko przytoczyłam określenie waszej partii dostępne powszechnie w sieci, ale jeżeli chce pan odpowiedzieć, to bardzo proszę. Ja zawsze pytam, bo kobiety, wiadomo, te, które żyją, którym się pozwolono urodzić, bardzo swoje prawa cenią. Szkoda, że nie myślą o praw kobiet, które się mają narodzić. Zawsze zadaję pytanie, a co z prawami tej osoby, która została poczęta, a ktoś inny ma zdecydować, że ma nie przyjść na świat. I no i mi osobiście, jako, że tak powiem, patentowanemu teologowi,
z doktoratem nie wypada nic innego powiedzieć niż to, że z przekonaniem oczywiście głębokim, że każde dziecko ma prawo do życia, że to nie jest zlepek komórek. To genetycy już dawno udowodnili, że to jest istota odrębna, ludzka. I trzeba wszystko robić, żeby ją ratować. Mamy problemy depopulacji, mamy problemy demograficzne i jeszcze szukanie na siłę, wyciąganie w czasie wyborów, bo to mniej więcej co wybory najrzadziej się odbywa ten spektakl antyaborcyjny. Środowiska lewicowe chcą jeszcze bardziej przeforsować swoje postulaty. No nie myślimy o takich rzeczach właśnie, co będzie, kiedy z jednej strony ugrupowania homoseksualne żądają praw do posiadania potomstwa, no ale pytam, skąd to potomstwo ma się wziąć, skoro chcemy legalnej, tak zwanej aborcji. Więc my jesteśmy za życiem, za prawem do życia także nienarodzonych istot. W tej kampanii idziecie z hasłem "Możemy wszystko". Co dokładnie macie na myśli? Tak, ja tu wziąłem taką nawet, że tak powiem, wizytówkę z ostatniej konwencji programowej, która była pod takim hasłem "Tak chcemy żyć". Dokładnie tak to wygląda. To można by powiedzieć jeszcze, że można postawić wykrzyknik po tym "tak". Chcemy żyć w Polsce, panie rektor, naszych marzeń. W Polsce, którą zostawili nam w spadku nasi ojcowie, poprzednie pokolenia, którzy wypracowali tutaj potężny kapitał kulturowy, narodowy. Chcemy go pielęgnować, chcemy stawiać na, ja w swoich postulatach, z czym Federacja też, na rolnictwo, na to, żeby rolnik był odseparowany od urzędnika. Chciałbym, Konfederacja cała oczywiście, żeby przedsiębiorcy mieli więcej wolności gospodarczej. Tutaj przypominam ustawę z 1989 roku ministra Wilczka, która zawiera 4 strony i wtedy przepotężnie Polacy sobie świetnie radzili z pozyskiwaniem towarów z zagranicy, sprzedażą w Polsce, powstawały świetne interesy i komuś też zaczęło nie podobać, że Polacy sobie radzą sami bez pomocy państwa, a tylko wystarczyło im zrobić ustawę na 4 strony, którą zresztą dzisiaj tutaj nasz specjalista od spraw finansów Sławomir Mencen taką samą, podobną, czy też podobną ustawę chce wprowadzić, żeby znowuż otworzyć rynek polski i gospodarkę polską na samostanowienie po prostu o sobie. Chcemy żyć w kraju wolnym, w kraju, w którym nikt nie będzie nam dyktował, jak mamy żyć, jak mamy się ubierać, czy mamy coś nosić na twarzy, czy nie. I tu można by przykładów, dużo, dużo mnożyć w temat rzeka. Pan Mencen mówi o tym przysłowiowym trawniku, grillu, samochodzie i domu. Każdemu wiadomo, daj Boże, taki mieć żywot. No, ale jest to wszystko możliwe. Wierzymy, że tak można żyć właśnie w kraju wolnym, w kraju, który urzędnik nam nie dyktuje, nie stawia ograniczeń, jak mamy się w tym kraju prowadzić, jak żyć. Przygotowując się do naszego spotkania, wśród waszych postulatów zauważyłam, że na przykład dobrowolność płacenia ZUS przez przedsiębiorców. I tak się zastanawiam, czy to nie doprowadzi do zbyt małych wpływów do ZUS-u, a jednocześnie co z emeryturami tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się wybrać taką opcję? Z tego, co wiem, a mam pewne też kontakty osób znajomych w ZUS-ie, to jest wiadomość dość znana, że ZUS jest dziurą bez dna, to jest worek bez dna, w którym tam już nasze składki nie są odkładane na nasz kontakt, żeby nasza emerytura się była wypłacana za 20-30 lat, tylko jest z naszych składek ZUS-owskich są płacane emerytury bieżące. Więc 40-latkowie, powiedzmy osoby w pani wieku, ja tam może się załapię się jeszcze na jakieś 500+, ale 40-latkowie, mówi się powszechnie, że już nie mają co liczyć, dlatego my chcemy dać przedsiębiorcom, ja sam kiedyś nim byłem przez wiele zresztą lat i z tych obciążeń fiskalnych, podatkowych, uciekłem też na 2 lata do Wielkiej Brytanii, żeby trochę mi żeby mi inne państwo obce, o zgrozo, odciążyło, ponieważ państwo moje, w którym się urodziłem, nakłada takie ogromne podatki. Teraz wiemy, że to jest prawie 1800 zł.
mały przedsiębiorca, jednoosobowa działalność, trzeba płacić składki bez względu na to, czy się coś zarobiło, czy nie. Więc to dlatego chcemy, żeby przedsiębiorcy mogli po prostu te 1500 zł, jakby każdy przedsiębiorca, każdy Polak nawet odłożył sobie na konto, czy do firm, które się zajmują ubezpieczaniem, a wiem, że takich firm jest na rynku bardzo wiele, ja sam mam też taką polisę na życie, gdzie odkładam jakąś część pieniędzy. Pamiętamy też skandal w wykonaniu pana Tuska, który 10 lat temu dokładnie o tej porze zabierał Polakom skąd OFE 150 miliardów złotych, żeby ratować tę właśnie piramidę finansową, którą jest ZUS. Dlatego chcemy dać Polakom prawo, przedsiębiorcom, żeby mogli, tak jak my chodzimy prywatnie do lekarzy, wykupujemy pewne pakiety medyczne. Ja też jakiś taki pakiet miałem za niecałe 100 zł, bez kolejek dostawałem się wszędzie. Ale to temat też drugi rzeka, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Tak samo myślę, mogą ubezpieczyciele funkcjonować w fundusze emerytalne, prywatne i każdy niech ma prawo tak zabezpieczać sobie przyszłość, na jaką uważam. To są też kraje, gdzie nie ma emerytur. Chyba bodajże w Chinach czy w Japonii jest taki kraj, gdzie są to kraje, gdzie muszą osoby dorosłe utrzymywać swoich rodziców do końca życia. To też jest, myślę, że niezły pomysł, ponieważ to też wiąże rodziny w tym kryzysie rodzin i jest to, myślę, ciekawa propozycja. Także wolny kraj, wolna gospodarka, kto chce płacić, niech płaci. Oczywiście to nie jest, że my przymuszamy się. Przedsiębiorca nie chce płacić ZUS-u, chce sam sobie odkładać na swoją emeryturę i pewnie świetnie na tym wyjść. To lepiej niż ZUS proponuje, to właśnie tak to tłumaczymy. Proponujecie też, żeby szkoły mogły wprowadzać swoje własne programy nauczania. Skąd taka propozycja? Propozycja wynika z tego, że właśnie to do czego wracam i do czego, o czym mówi ciągle Konfederacja, że chcemy więcej wolności także w edukacji. Przypominamy to, co mówi dobitnie Grzegorz Braun, że system obecny pruski szkolnictwa naszego, także w Polsce, to jest system kształtowany w oparciu o takie kontajowsko-stalinowskie metody. Więc chcemy, żeby przede wszystkim tutaj trzeba nawiązać tego bonu edukacyjnego, czy też edukacyjno-opiekuńczego dokładnie, żeby subwencja oświatowa szła konkretnie za dzieckiem. Partia obecnie rządząca, kiedy dochodziła do władzy, postanowiła jakąś metodę socjalistyczną zastosować i utrudnia do dzisiaj funkcjonowanie szkół, na przykład domowych, gdzie rodzice chcieliby, żeby ta subwencja poszła za dzieckiem, żeby nie mogli sami zatrudnić nauczyciela. Są zwyczaje Polski dawnej, gdzie uczono dzieci prywatnie w domach i przecież wiemy, jak te dzieci były świetnie wykształcone, ile języków znały, od łaciny przez francuski język. I studiowały za granicą, było na to stać społeczeństwo wtedy, więc chodzi o to, żeby rodzic miał sam prawo decydowania o tym, z jakich podręczników się uczy dziecko na przykład. Bo wiem, że tą politykę naszą, też historyczną, trzeba jeszcze i wiele poświęcić czasu, żeby pewne legendy z piedestału zrzucić. Tutaj powiem niepopularną rzecz, a na przykład pan Józef Piłsudski jest troszkę przereklamowanym, delikatnie mówiąc, przereklamowaną postacią, a ciągle po prawie 90 latach od jego śmierci się go chwali i podaje za wzór niepodległości. Dlatego warto, żeby rodzic miał prawo wziąć taki podręcznik, takie pomocy naukowe, żeby uczyć dzieci wedle swojego uznania. Z drugiej strony ten bon oświatowy ma pójść właśnie za dzieckiem, aby rodzice sami wybierali, jakie szkoły chcą, do jakich szkół chcą posłać swoich dzieci, do szkół, które cieszą się takimi, a nie innymi wartościami. Jeśli ktoś chce do szkoły katolickiej posłać, to niech pośle. Jeśli ktoś chce uczyć dzieci w inny sposób, to niech i wtedy podnosi też jakąś edukację, bo te szkoły się będą bić o ucznia, który pójdzie tam, gdzie zobaczy, że jest wysoka zdawalność egzaminów, że są wyniki w nauczaniu dobre.
i rodzice będą się taki szkół garnąć, też będzie podnosić oczywiście jakość oświaty, bo dzisiaj no, nauczyciele, ja też byłem przez wiele lat dyrektorem szkół i no, mam odczucie, że ciągle są słabo wynagradzani, ale niestety z drugiej strony też nie ma instrumentów, żeby ich jakoś zachęcić do takiej pracy bardziej intensywnej. Także bon oświatowy jak najbardziej, niech rodzice sami decydują, czego chcą, żeby ich dzieci się uczyły. Wypisałam sobie jeszcze jedną rzecz. Postulujecie, aby organizacje określone jako antyhodowlane miały zakaz wstępu na teren gospodarstw rolnych. O co w ogóle chodzi w tym punkcie waszego programu wyborczego? To jest nasze hasło umieszczone w Konstytucji Wolności. Polecam do ściągnięcia w internecie. Można sobie całą przeczytać. Dość pokaźna, a z drugiej strony taka scalona lektura o tym, co Konfederacja, jaki ma program nie tylko na te wybory, ale i na przyszłe lata Polski. No i tam między innymi jest ten postulat bardzo istotny. Odsunąć urzędnika od rolnika. Obecnie około 16 instytucji może nachodzić rolnika z każdej przyczyny, czy trzeba, czy nie trzeba, więc ja też wnoszę taki postulat, kandydatowi na senatora można więcej, więc wnoszę o postulat, żeby małe gospodarstwa rolne, takie tak zwane rodzinne, a średnie gospodarstwo rolne w Polsce liczy niewiele więcej niż 11 hektarów, żeby po prostu państwo się, brzydko mówiąc, odczepiło od tych rolników małych. Niech kontroluje wielkohektarowe gospodarstwa, niech kontroluje producentów żywności, którzy mają kilka tysięcy drobiu, czy trzody chlewnej, czy bydła hodują. Niech tam skupią się, a niech dadzą spokój małym rolnikom, którzy, jak mój znajomy wiceprezes Fundacji Rolnik Handluje z Podciechanowa, Paweł Rzeczkowski, którego pozdrawiam. Jest taki rolników wielu, on jest z Podciechanowa, produkuje sam, karmi swoje świnki rzeczami ekologicznymi, nie stosuje chemii i to wszystko potem, no wiadomo, przetwarza to mięso pozyskane. Jest to świetny pomysł na to, żeby raz uczynić rolnictwo zdrowym, żebyśmy mieli bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowa żywność, żeby jedna kura nie musiał rolnik z jedną kurą biec do urzędnika i ją w ewidencji wykazywać, bo no, to jest chory system. Ja pamiętam, na Podlasiu miałem dziadka, który hodował co chciał. Krowę, świnie, kury na swoje potrzeby. Jeśli dziadek czy sąsiad nie miał krowy, to można było zakupić prosto od rolnika świeże, pyszne mleko. A dzisiaj to wszystko musi przejść przez jakąś machinę biurokratyczną, przez urzędników, którzy wydają masę certyfikatów i to wszystko, no, myślę, że jest niepotrzebne. Dlatego postulat naszej konfederacji jest jasny. Odsunąć urzędnika od rolnika, dać więcej wolności także w tej materii. Niech rolnicy sami sobie narzucają kontrolę jakości. To konsument zdecyduje, czy dany rolnik produkuje zdrową żywność, czy nie, bo będzie mówił, a ten z Podciechanowa to ma lepsze produkty niż ten na przykład z Podpłocka, więc ktoś będzie kupował tam, no to może ten drugi się poprawi i zechce jeszcze ulepszyć swoje produkty i tak to jest wolne rolnictwo, rolnik robi co chce, produkuje jak chce i sprzedaje kiedy chce i komu chce. Czyli te organizacje antyhodowlane to urzędnicy, dobrze zrozumiałam? Czy ktoś jeszcze? Też, no jest, no, no są te organizacje ekologiczne, które tam się będą chciały, właśnie no, jest taki teraz larum podniesione przez, podejrzewam, organizacje, które są przeciwne wolności w rolnictwie, które uważają, że zaraz jak ten rolnik nie będzie miał codziennie kontroli takiej czy innej, to będzie męczył te konie, czy te krowy, czy te psy trzymał bez przerwy na łańcuchu. No, troszkę zaufajmy ludziom. Owszem, no, znaczy ludzie myślę, że sami będą widzieć, bo są rolnicy z sobą sąsiadują i sami będą zgłaszać pewne nieprawidłowości, ale go jest tak dużo, że rolnik dzisiaj musi tyle biurokracji, tylu biurokratom wyjść naprzeciw, że to już naprawdę jest tego zbyt wiele. Zaufajmy Polakom, zaufajmy rolnikom, którzy
żeby żyć, też muszą się utrzymać i na pewno nie będą nam sprzedawać żywności, która by nas truła. Wybory już 15 października. Jak zachęciłby pan swoich potencjalnych wyborców, żeby głosowali właśnie na pana? Myślę, że mam dość spójny program i taki pronarodowy, propolski, z którym konkurenci mogliby mieć problem, żeby mi tego sprostać. Zachęcam do zapoznania się z moją ulotką, z moimi 20 postulatami. Trzeba oddać Polskę w ręce Polaków. Tu wracam do tego hasła, które jest na moich plakatach, na moich billboardach, na ulotkach, żeby Polska była Polska. Tutaj wiem, że niektórzy mi się kojarzy pieśń pana, piosenka pana Pietrzaka, żeby Polska była Polską. Jest też taka inna pieśń nagrana na YouTubie przez dziecko. Też chętnie udostępnię, bo tam są bardzo ciekawe słowa. I tam właśnie ten tekst jest, żeby Polska była Polska, żebyśmy my mieli siebie na własność. Myślę, że jestem gwarantem tego, że nie będę nigdy, nie stanę nigdy w opozycji przeciwko Polakom na korzyść jakichś instytucji czy gremiów antypolskich. To mogę zagwarantować. No, myślę, że pewną świeżość do polityki mogę wnieść ze względu na swój jeszcze jako taki młody wiek, mam nadzieję, tak jestem pojmowany. Jestem człowiekiem, że tak powiem, z ludu wzięty. Nie jestem gdzieś z wyższych sfer. Pracuję z dziećmi na co dzień w dwóch małych wiejskich szkołach. Także jestem blisko problemów społecznych, lokalności małych, wiejskich. Także myślę, że to jest też jakiś taki dobry prognostyk na to, że tak jak przez te wiele lat pracowałem z uczniami, z rodzicami, miałem kontakt bezpośredni z człowiekiem, to nie okopię się w tym senatorskim swoim stadle, tylko będę starał się bardziej być aktywny po prostu dla naszego regionu. My zasługujemy, Polska zasługuje na więcej i gwarantuję, że to więcej będę chciał tutaj dla Polski i okolic uzyskać. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Adam Matyszewski. Bardzo dziękuję. Wyborczy, Konfederacja, Wolność i Niepodległość.